Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o kilku produktach, które powinny znaleźć się w Waszej diecie, ale z jedzeniem, których powinniście uważać, no, jeżeli chodzi o ich ilość. Są to bardzo zdrowe produkty, są to produkty, które powinny być właśnie jedzone, jeżeli jest się na redukcji, ale no, trzeba uważać, mimo tego, że są to dobre produkty i powinno się je jeść, no to tak jak ze wszystkim powinniście uważać na to, żeby po prostu nie przesadzać z ilością tych produktów, bo no nawet tych dobrych rzeczy, jeżeli jest za dużo, to niestety nie będą one jakoś tam pozytywnie wpływać na Wasz organizm, bo no czego za dużo, to niezdrowo. No tak jak się mówi, te stare powiedzenia są mądre i warto je przestrzegać. No. Co to za produkty? Pierwszym tego rodzaju produktem są orzechy, wszelkiego rodzaju orzechy i nasiona. Są to bardzo zdrowe produkty, powinno się je jeść. Dostarczają dużych ilości białka, dużych ilości witamin i dobrych tłuszczy omega-3, ale no, orzechy są bardzo kaloryczne, bardzo kaloryczne. Powinniście je urozmaicać, jeść ich w różnej postaci, różnego rodzaju orzechy. Wystrzegajcie się tylko takich orzeszków, nie wiem, solonych, prażonych, czy tam, nie wiem, w czekoladzie, czy w miodzie. Jedzcie jak najbardziej naturalnie, no i powiem Wam, że taka garść orzechów dziennie to już jest dość sporo, jeżeli chodzi właśnie o ilość kaloryczną. No i nie powinniście z tym przesadzać, no mimo tego, że orzechy są zdrowe, dobre, to nie może być tak, że nie wiem, kupujecie sobie opakowanie orzechów, nie wiem, laskowych na przykład i zjadacie całe opakowanie, no bo nie pamiętam teraz dokładnie, ale 100 gram orzechów to będzie pewnie około 400-500 może kalorii. No to jeżeli ktoś ma jakiś tam limit kaloryczny wyznaczony, nie wiem, na 2000 czy na 1500, no to taka porządna garść orzechów to dostarcza już około 200-300 kalorii. To jeżeli zjecie ze 3-4 garście, no to może się okazać, że nie wiem, połowa waszego limitu dziennego została już wykorzystana i wtedy no nie zostanie wam po prostu za dużo już opcji na dany dzień, żeby wykorzystać ten limit. No i dlatego powinniście uważać. No, ja osobiście na przykład lubię jeść migdały i zjadam około tam, nie wiem, 10-20 migdałów dziennie. Tak akurat mam ustalone swój jadłospis, że jestem w stanie wcisnąć gdzieś właśnie między posiłkami takiej ilości migdałów. Czasami się to nie uda, no zależy właśnie co jem, no bo nie wspomniałem Wam jeszcze, ale nie wspominałem, że są tłuszcze w orzechach, no jeżeli na przykład postanowię zjeść jakieś inne tłuszcze dobre danego dnia, no to wtedy wiadomo, tych orzechów zjem mniej albo w ogóle ich nie zjem, ale generalnie migdały mają bardzo dobre właściwości odchudzające, dlatego powinniście je tam sobie gdzieś wkomponowywać w dietę. Tak samo jak i inne orzechy, no orzechy nerkowca, orzechy lackowe, orzechy włoskie też przede wszystkim. Ja osobiście uwielbiam pistacje, mógłbym zjeść całe opakowanie. Wiem, że to nie jest najlepsze, ale no co zrobić, no każdy ma jakieś tam słabości. Czyli orzechy i nasiona to jest pierwszy rodzaj produktów. Kolejnym produktem takim, który powinniście jeść, na który powinniście uważać, jeżeli chodzi o ilość, to jest na przykład awokado. Ja awokado też uwielbiam. Ale awokado jest niesamowicie kaloryczne. No jeżeli chcielibyście zjeść, nie wiem, połówkę awokado albo całe awokado, no to są niesamowite ilości kalorii. Nie pamiętam już teraz dokładnie też, ile to jest, ale wiem, że normalnie, jeżeli na przykład, nie wiem, robię sobie posiłek i staram się tak zbalansować w miarę posiłek i utrzymać po prostu się w tych swoich dziennych kaloriach, no to tak 1/4 takiego średniego awokado to jest maksimum, na które sobie mogę pozwolić, no. Mimo tego, że awokado spokojnie mógłbym zjeść za jednym razem całe w jednym posiłku, no to staram się tego nie robić, no bo po prostu jest bardzo, bardzo kaloryczne, mimo tego, że dostarcza tutaj właśnie dużo dobrych witamin, dobrych tłuszczy i składników odżywczych, no to nie chcę sobie w ten sposób po prostu rujnować dnia, jeżeli chodzi o odżywianie. Pod tym względem, że jeżeli zjadłem całe to awokado, no to bym musiał zrezygnować prawdopodobnie z jakiegoś innego całego posiłku, bo tych kalorii byłoby już zbyt dużo. No. To samo właśnie dotyczy oliwy z oliwek. Powiem Wam szczerze mówiąc, że oliwy z oliwek to prawie w ogóle nie stosuję.
mimo tego, że no jest to bardzo dobry produkt, zawiera dużo tych dobrych kwasów omega-3, tłuszczy omega-3, ma bardzo dobre właściwości, jeżeli chodzi właśnie o zdrowie, o odchudzanie się. No ale kaloryczność właśnie już powoduje, że z tą oliwą z oliwek to trzeba bardzo uważać. No ta łyżeczka do sałaty czy ewentualnie dwie, jakieś tam 10 ml, no to jest maksimum, na które sobie można pozwolić. No nie powinno się tak, nie wiem, prosto z butelki nalewać na oko, bo naprawdę możecie w bardzo prosty sposób, nie wiem, z sałatki, która by miała 200 kalorii, zrobić sałatkę, która będzie miała 800 kalorii. No i wtedy będziecie się dziwić na przykład, dlaczego nie udaje wam się schudnąć. No, taka jest rzeczywistość, tak właśnie funkcjonują produkty. Tak żywność właśnie działa i no, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, no i na to uważać. Oliwa z oliwek jest bardzo dobra, jeżeli na przykład jesteście na ostrej redukcji i na przykład, nie wiem, obcięliście sobie bardzo dużo jakieś tam, nie wiem, węglowodany, zjedliście białka, ale jesteście na przykład już przejedzeni i chcecie sobie podbić kalorie, bo wam tam ileś jeszcze zostało, no to wtedy można sobie w bardzo łatwy sposób podbić te kalorie, nie zapełniając się za bardzo, bo no tak jak mówiłem, jedna mała łyżeczka oliwy zawiera tam bardzo duże ilości kalorii i w ten bardzo prosty sposób możecie sobie podbić te kalorie. No, czy nawet jak ktoś buduje mięśnie i jest na plusie kalorycznym, że musi zjeść więcej kalorii niż potrzebuje, to też jest czasami ciężko. Ktoś może, nie wiem, jeść 3-4 tysiące kalorii na przykład z samego pożywienia, żeby zjeść, nie wiem, ze 3 czy 4 tysiące. No to jest naprawdę ciężko. To musielibyście, nie wiem, zjeść ze 3 pizze dziennie i bardzo dużo jeszcze innych jakichś produktów. A na przykład dzięki oliwie z oliwek możecie sobie w bardzo prosty sposób właśnie podnieść tą kaloryczność i do tego po prostu dostarczyć sobie jeszcze takie właściwe składniki, a nie na przykład, nie wiem, obżerając się pizzą, bo tam na przykład będzie za dużo węglowodanów, jakiś tam tłuszcz trans, a dodając sobie na przykład oliwę do sałatki w jakiejś tam większej ilości, możecie w bardzo prosty sposób zwiększyć tą kaloryczność i dostarczyć sobie właśnie te zdrowe produkty tylko i te właściwe i po prostu zadbać o to, żeby no, te proporcje w waszym wyglądzie były takie właśnie dobrze zachowane. Mam tu na myśli to, że jeżeli będziecie dostarczać sobie dobre składniki, to będziecie po prostu dbać o to, żeby mięśnie rosły, a tłuszcz się spalał i te proporcje właśnie tkanki tłuszczowej do ogólnej masy ciała będą dobre, a nie będziecie po prostu, nie wiem, powodować odkładania jakichś tam zbędnych ilości tłuszczu, jeżeli będziecie się obżerać, nie wiem, węglowodanami czy innymi grupami produktów. Więc na to musicie też właśnie uważać. Kolejnym takim produktem, który możecie uznawać za dobry i który jest w miarę dobry, ale którego jedzenie musicie po prostu też ograniczać, to są suszone owoce. No, może się wydawać, że to są owoce, a jak są wysuszone, to są, nie wiem, tam mniejsze objętościowe, że mają bardzo mało ilość kalorii. No a tak nie jest. Jedynym wielkim plusem suszonych owoców jest to, że mają bardzo duże ilości błonnika, który pomaga utrzymać szczupłą sylwetkę, który pomaga w odchudzaniu. Ale problemem właśnie tych suszonych owoców jest to, że zawierają bardzo duże ilości cukrów, no, i są dość kaloryczne. No i bardzo łatwo jest się nimi przejeść, no bo nie wiem, załóżmy jakieś tam suszone morele czy coś, będziecie jeść, no to objętościowo będą dużo mniejsze niż normalne świeże morele i może się wam wydawać, że nie wiem, garść takich owoców będzie tak samo kaloryczny i tak samo będzie, taki sam będzie miał wpływ na wasz organizm jak zjedzenie garści świeżych owoców. No tak nie będzie, bo świeże owoce mają bardzo duże ilości wody i po prostu ich objętość jest przez to zwiększona, a suszone owoce będą bardzo małe objętościowo, ale będą no bardzo kaloryczne. No, na przykład bardzo dobrym przykładem są rodzynki, które tam no, ciężko jako tako, nie wiem, do jakichś tam owoców zakwalifikować, ale no, jeżeli byście chcieli, nie wiem, zjeść garść rodzynków, no to będą to niesamowite ilości cukru i niesamowite ilości kalorii. Dlatego jeżeli jesteście na redukcji i staracie się odchudzać, no to starajcie się ograniczać po prostu suszone owoce. Ja czasami lubię sobie zjeść daktyle, powiem wam szczerze mówiąc, ale też bardzo uważam na ilość tych zjadanych daktyli. Jest to na ogół około, nie wiem, tam 20 gram, to są 4-5 daktyli.
One są dość kaloryczne, mają bardzo duże ilości cukru, ale właśnie bardzo często, jak mam ochotę na coś słodkiego, to wolę na przykład sobie zjeść garść daktyli czy garść jakichś suszonych owoców, niż po prostu sięgnąć po jakąś czekoladę, no bo mimo tego, że zawierają dużo cukru, no to mają jeszcze właśnie te właśnie witaminy, błonnik i dużo lepiej po prostu będą miały dużo lepszy wpływ na wasz organizm niż zjedzenie jakiejś tam tabliczki czekolady, no. A bardzo dobrze też potrafią zaspokoić to uczucie takiej chęci na coś słodkiego, no. No i ostatnim takim produktem, który chciałbym wam tutaj omówić, to jest wszelkiego rodzaju jakieś tam pełnoziarniste pieczywo czy wypieki. Może się też wydawać, że po prostu zamiana zwykłego pieczywa czy tam wypieków na te pełnoziarniste jest takim super rozwiązaniem i wtedy możecie sobie już pozwolić na jedzenie tego pełnoziarnistego pieczywa bez ograniczenia. No, rzeczywistość jest jednak taka, że to pieczywo jest nadal bardzo dość kaloryczne i bardzo rzadko zdarza się tak, żeby po prostu te pełnoziarniste wypieki składały się tylko z tych pełnoziarnistych po prostu składników. Bardzo często są one tylko dodatkiem i nadal tam w takich wypiekach znajduje się, nie wiem, duża ilość zwykłej mąki czy nawet jakichś tam innych składników. O. I musicie na to uważać. No, po prostu sprawdzajcie też kaloryczność zawsze i starajcie się ograniczać ilości. Ja czasami właśnie jem pełnoziarnisty chleb, pieczywo, ale no staram się ograniczyć do jednej, dwóch kromek maksymalnie, no bo kaloryczność jest spora. W takim pieczywie też znajdują się duże ilości innych tam, nie wiem, tłuszczy, węglowodanów, cukrów. No generalnie taka jedna mała kromka takiego pełnoziarnistego pieczywa to jest tam, nie wiem, ponad 100 kalorii. No to dwie kromki to macie już ponad 200 kalorii. To bardzo dobrze moglibyście zastąpić dużą ilością jakiejś tam kaszy gryczanej, czy soczewicy, czy jakichś innych dobrych warzyw, właśnie bogatych w błonnik. Dlatego musicie uważać. No, nie mówię, żeby rezygnować z jedzenia tych produktów. One wszystkie powinny się znajdować w waszej diecie. Nawet codziennie, jeżeli bylibyście w stanie je wkomponować, to możecie je jeść. Tylko po prostu ograniczajcie ich ilość. Starajcie się jeść w takich normalnych ilościach. Miejcie po prostu świadomość tego, ile kalorii zawierają. Sprawdźcie sobie na aplikacji czy w internecie najpierw, ile takie właśnie produkty mają kalorii i jakie mają składniki. No i wtedy jakoś postarajcie sobie je wkomponować i nie ma nic na przeszkodzie, żeby po prostu te produkty jeść codziennie. Tylko tak jak mówiłem, zwracajcie uwagę na ilość. No. I to by było na tyle dzisiaj. Dzięki Wam za uwagę. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Heja!